Zawsze coś to jest tytuł dzisiejszego kazania. Zawsze coś. Czasami, kiedy czytam różne historie, kiedy patrzę na życie, na wydarzenia, które mają miejsce, to jest takie coś, gdzie często przemyka przez nasze myśli, czasami to wyrażamy naszymi ustami, mówiąc zawsze coś. To tylko jedno ze zdań, które tak naprawdę w codzienności często powtarzamy, może każdego dnia. Są takie okresy, gdzie nawet Jonasz, pisząc swoją żoną list do nas, mówi: jedna wieść jeszcze zła, dobrze człowiek się z nią nie oswoił, przychodzi kolejna, wcale nie lepsza wiadomość i można powiedzieć doświadczenie goni doświadczenie i tak sobie siedzisz i mówisz zawsze coś. Jedno się nie skończyło, drugie się zaczęło, zawsze coś się dzieje, zawsze coś ma miejsce. Są takie okresy w naszym życiu i trudno mówić, że nie. Innym razem, kiedy potrzebujemy coś naprawić, i zawsze coś się dzieje nieprzewidzianego. Ja to znam. O, zawsze się dzieją rzeczy nieprzewidziane i człowiek od razu mówi: nie, no zawsze coś, zawsze musisz coś dziać. Czemu zawsze mnie się to dzieje? Jak coś tam gdzieś robicie, czy w pracy, czy zawodowo, jakkolwiek, wiecie, co to znaczy, zawsze coś się dzieje. Czasami w relacjach z dziećmi to też jest takie zdanie. Ja muszę przyznać się szczerze, często w moim życiu je powtarzam zawsze coś, kiedy chcesz, żeby dzieci coś zrobiły, nie? One zawsze mają całą listę, dlaczego teraz tego nie mogą zrobić, nie? No. I powody są mniej lub bardziej ważne, a ja często mówię zawsze coś. Czasami są to rzeczy, które zajmują od minuty do trzech, one się tam nabijają, ale jest to prawda, bo zawsze coś, nie? Zawsze teraz nie mogę, bo tam się uczę, bo coś tam. Zawsze jest coś w naszym życiu i nawet w takim życiu codziennym, w naszych rodzinnych relacjach. Czasami wiąże się to z przekierowaniem, a czemu to tam on nie zrobi, albo ona nie zrobi, zawsze coś. I o ile w takiej prozie życia, to jest normalne, może czasami nas złości, czasami nas śmieszy, ale czasami to zawsze coś może powstrzymać nas od doświadczenia Pana Boga, od tego, co naprawdę ma znaczenie w naszym życiu. Czasami to zawsze coś może sprawiać, że w domu jest zawsze coś do zrobienia. Mamy zawsze jakieś swoje obowiązki, jakieś zaległości, rzeczy, które mamy z tyłu głowy, które powinny być zrobione, jeszcze nie są zrobione. I to zawsze coś, co trzeba zrobić i wydaje się, że jest bardzo ważne, bardzo pilne i już i teraz może sprawiać, że nasz czas czytania Biblii, nasza osobista modlitwa z Panem Bogiem, po prostu jej nie ma, albo jest niewiele tego czasu, albo jest bardzo taka przypadkowa, bo zawsze jest coś. Ja często mam takie wyrzuty sumienia, bo kiedy wiem, ile jest rzeczy do zrobienia i powiem wam, strasznie ciężko to zmienić, strasznie ciężko przestać tak myśleć, ale kiedy wydaje mi się, że ja mogę usiąść trochę dłużej, to jest zmarnowanie czasu, co mógłbym w tym czasie zrobić innego, bo zawsze jest coś, co może mnie powstrzymać od tego, żeby poznawać lepiej Boga, co zawsze mnie będzie powstrzymywać od tego, żeby rozumieć lepiej Słowo Boże, co zawsze będzie mnie powstrzymywać od tego, żeby modlić się. Może to zawsze coś powstrzymuje nas od bycia w społeczności. Tak? Może zawsze mamy jakieś, czasami mamy poważne jakieś utrudnienia, poważne rzeczy w naszym życiu, które nie pozwalają nam być. Ale czasami po prostu znajdujemy sobie wymówki, żeby nie znaleźć się w społeczności. Może czasami są to wybory, których sami dokonujemy, móc nie pracować w niedzielę, chcemy pracować w niedzielę, bo to wtedy jest lepiej płatne. Możemy zawsze coś wybierać, żeby nie być w społeczności, żeby nie dzielić życia z innymi ludźmi, bo nie. Zawsze jest coś, co może takie rzeczy w naszym życiu sprawiać. Zawsze coś może dotyczyć szkoły. Teraz nie, bo teraz to ja muszę się uczyć. Potem studiów, potem wchodzisz w dorosłość. Zawsze coś, no musisz zająć się swoim życiem zawodowym, karierą, pracą, żeby była jak najlepsza, żeby to wszystko szło tak jak trzeba, żeby jak najwięcej zarabiać, żeby się tak ekonomicznie ten dobrobyt miał miejsce, żeby się dobrze żyło. Zawsze coś. Potem zakładasz rodzinę, pojawiają się dzieci. Ci z was, którzy to przerobili, wiecie, że naprawdę to jest niełatwy okres. To jest niezwykle absorbujący okres, którym zajmujemy się dziećmi, płacze, choroby, obowiązki i czasami życie zawodowe, które za tym idzie. Zawsze coś sprawia, że nasze życie z Bogiem wcale nie jest takie silne, wcale nie tak szybko do przodu. Zawsze będzie coś. Więc kiedy mówisz o tym, że powinieneś więcej, to ty mówisz: słuchaj, no ja bym chciał, ale zawsze coś.
Potem, kiedy dzieci już dorastają, idą z domu, zawsze będą inne cosie, które nie będą pozwalały nam na to, żeby robić to, czego Bóg od nas oczekuje, by być w Bożej woli. Pastorze, a ja mam taką pracę, pastorze, a ja to, zawsze jest coś. I nigdy nie chodziło o to, żeby się tłumaczyć jedni przed drugimi, ale żeby zrozumieć, że zawsze coś może zabrać nam to, co jest najlepsze i to, co jest najważniejsze w naszym życiu, naszą bliskość z Bogiem. I o tym często nie myślimy. Niektórzy ludzie mówią, kiedy ja już to wszystko będę mieć za sobą, kiedy pójdę na emeryturę, to ja wtedy tak Panu Bogu będę służyć. A to wtedy to w kościele, jak będzie codziennie, to będę codziennie. Powiem wam, jak pójdziecie na emerytury, jedna rzecz będzie na pewno. Zawsze coś. Zawsze znajdą się inne rzeczy, bo często to są tylko nasze wymówki. Dlaczego o tym mówię? Kiedy człowiek chce podążać za Jezusem, musi mieć świadomość kosztów. Czasami wydaje nam się, że nasze życie to wygląda tak, że jest jedno albo, albo. Ale wiecie, że życie nie wygląda albo, albo. To życie duchowe to nie jest albo, albo. Życie duchowe i nasz wzrost, nasze uczniostwo, nasze podążanie za Chrystusem wymaga kosztów. Pan Jezus zawsze w tej sferze był bardzo uczciwy wobec ludzi. On mówił uczciwie, chcecie iść za mną? Okej, ale to jest cena pewna, którą trzeba zapłacić. Nie zawsze wystarcza entuzjazm, który w tym naśladowaniu Jezusa mamy w naszym życiu. Czasami ludzie przychodzą z takim entuzjazmem i chcą, i są gotowi, myślą, że są gotowi na wszelkie poświęcenie. Jak się często szybko okazuje, no to nie do końca zdają sobie sprawy z kosztów tego poświęcenia, które będą musieli zapłacić. Czasami fascynacja Jezusem, bo możemy być zafascynowani Jezusem, to nie jest wszystko, to nie jest wystarczające i to może nie wystarczyć, aby ponieść koszty pójścia za Jezusem. Wydaje się to czasami tym ludziom fajną przygodą, czegoś, czego jeszcze nie doświadczali, czegoś, co można spróbować, ale ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii opisuje pewne spotkanie z takimi ludźmi, tak naprawdę z trzema osobami, o których dzisiaj chciałbym wam tak krótko powiedzieć. Tak naprawdę opisuje ich reakcję, tak naprawdę opisuje ich zachowanie i czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 9 rozdziale, 57. I kiedy czytałem te fragmenty, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, zawsze coś. Posłuchajmy, co pisze Łukasz. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. O, to jest, wiecie, każdy chce słyszeć, tak, chcę pójść za tobą, Panie Jezu, tak, chcę cię przyjąć, Panie Jezu, o tak, do nieba. Oczywiście, wszystko, zgadzamy się, jest cudownie. Ten ktoś widział to wszystko, co się dzieje wokół Jezusa, te cuda, te tłumy, to nauczanie i sobie myśli, tak, chcę, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Uczniowie też mieli takie swoje epizody w życiu. W Ewangelii Mateusza dowiadujemy się, że tym człowiekiem był uczony w piśmie, więc nie jakiś tam przypadkowy człowiek, ale że był on uczonym w piśmie, więc możemy sobie wyobrazić, że facet, który raczej gdzieś tam w głowie pewne rzeczy ma poukładane. I on chce iść za Jezusem. Pewnego razu Piotr bardzo podobną deklarację złożył, jak pamiętacie, w Ewangelii Jana, jeśli nie, to ja wam przypomnę, 13 rozdział, 37 wiersz mówi, i rzekł Piotr, Panie, czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę moją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wszyscy byli gotowi iść tam, gdzie Jezus idzie, tylko nie rozumieli, że On idzie na krzyż. Kiedy droga Pana Jezusa już była na krzyżu, to czytamy, że uczniowie co zrobili? Rozproszyli się, uciekli. Łatwe są deklaracje, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Ale ta droga za Jezusem, to jest droga na krzyż. To jest droga, która jest drogą poświęcenia, która jest drogą kosztów. Znamy tę historię, Pan Jezus dobrze wiedział, co mówi. I niedługo potem, jak czytamy relacje ewangelistów, dowiadujemy się, że Piotr rzeczywiście trzykrotnie zaparł się Pana Jezusa. On był gotowy iść gdziekolwiek Pan Jezus pójdzie, bo na razie to gdziekolwiek szedł Pan Jezus, to było okej. Były różne trudne sytuacje, ale nie kosztowało ich to ani życia, ani zagrożenia życia. Mieli co jeść, mieli co pić, mieli wszystkiego pod dostatkiem, mieli dobrą naukę. Można powiedzieć w pewien sposób fajne sielskie życie, które mogli prowadzić u boku Pana Jezusa. Ale Jezus wiedział, że to tak się nie da, że droga idzie dalej.
Jezus wiedział, że cena będzie wyższa i nie każdy będzie chciał ją zapłacić. Czasami, kiedy mówimy o Jezusie, o naśladowaniu Go, kiedy mówimy o tej drodze, to mówimy w tych superlatywach. I oczywiście to są wspaniałe, tutaj dzisiaj słyszeliśmy w świadectwie, wszystko się zmienia, człowiek się zmienia, jego myślenie się zmienia, jego relacje z ludźmi się zmieniają, na lepsze następuje przebaczenie, zmieniają się jego myśli, to wszystko jest cudowne jak najbardziej, ale nie każdy tęskni za tym, żeby cierpieć dla Jezusa, nie każdy tęskni za próbami i doświadczeniami, nie jesteśmy w tym odosobnieni, bo często w listach o tym czytamy, że tak naprawdę gdyby to można było gdzieś tam na bok dać, to by było fajnie, ale Bóg mówi nie, bo potrzebujecie doświadczeń, bo one nas kształtują. One kształtują naszą wiarę, one kształtują nasze zaufanie do Boga. Cierpienie ma wiele w sobie dobrego, bo ono nas uczy rzeczy, których byśmy wcześniej bez Niego prawdopodobnie nigdy nie pojęli. I Pan Jezus wie, że cena, którą będą musieli zapłacić uczniowie, wszyscy oprócz Jana, umierają śmiercią męczeńską, będzie wysoka. Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Więc Jezus daje odpowiedź. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Ja powiem to w jednym zdaniu. Czy jesteś gotowy być bezdomnym? Pan Jezus im powiedział, jesteś gotowy być bezdomnym? Może dzisiaj użyłby tego słowa. Czy jesteś gotowy zostać człowiekiem bezdomnym? Tak często człowiek jest przywiązany do miejsca, w którym się wychował. Mamy mnóstwo sentymentalnych różnych takich związań. Chcemy, budujemy nasze domy, chcemy mieszkać w konkretnych miejscach, bo to są nasze wymarzone miejsca. Chcemy tam doświadczyć swojej starości, a później widzieć tam nasze wnuki. Wszyscy chcemy. My jako ludzie jesteśmy mocno ugruntowani tutaj na ziemi, mocno przywiązani często do tego, co ziemskie. Co chyba nie jest jakoś nienaturalne. Ale Pan Jezus mówi, czy jesteś gotowy na zmianę sposobu myślenia, że będziesz bezdomny? Że nie będziesz już więcej przywiązywać wagi do tego, gdzie śpisz, co jesz, jak twoje życie wygląda może w tym twoim opakowaniu, w tym twoim wyobrażeniu, ale że będziesz bezdomny, że nie będziesz wiedział, co będzie jutro. Popatrzmy na wszystkich tych wielkich mężów bożych w Starym Testamencie. Oni nie wiedzieli, co będzie jutro. Ich jutro czasami wyglądało dość dziwnie. A za każdym razem Bóg był z nimi i Bóg ich w tym wszystkim prowadził, przeprowadzał. Często szukamy miejsca, z którym chcemy się związać i niekoniecznie chcemy to miejsce opuszczać. Kiedy bogaty młodzieniec któregoś razu przyszedł do Jezusa i wszystko wskazywało na tym, gdyby on przyszedł na takie spotkanie, gdyby złożył deklarację w kościele, gdyby starsi zboru musieli usiąść i zastanowić się, czy to jest człowiek, który naprawdę poznał Chrystusa, czy to jest człowiek, który swoim życiem daje przykład, to ja powiedziałbym, że młodzieniec, o którym czytamy w Ewangeliach, to jest dobry przykład. Przestrzega przykazań, szanuje swoich rodziców, kocha Pana Boga i tak dalej. Z pozoru wszystko wydawało się, że jest okej. Ale Pan Jezus daje mu jedno zadanie, bardzo takie, wydawałoby się może komuś, kto nie wiedział, o co chodzi, że takie bez sensu. Ale Jezus dobrze wiedział, co jest w jego sercu. I mówi, idź, sprzedaj wszystko to, co masz i chodź za mną. Nie wiemy, co stało się z tym człowiekiem. Wiemy, że odwrócił się napięcie i odszedł zasmucony. Bo pójście za Jezusem to jest koszt. To jest cena. Później w Dziejach Apostolskich czytamy historię Ananiasza i Safiry. Ludzi, którzy jednak trochę bardziej kochali pieniądze niż Pana Jezusa. Którzy kiepsko skończyli. Bo to jest ważne, czy Jezus naprawdę jest najwyższą wartością w naszym życiu, czy nie. Czy On naprawdę jest Panem, czy tylko mówimy, że jest Panem. Czy On naprawdę rządzi każdą sferą naszego życia, czy tylko częścią tych sfer w naszym życiu. Pójdę za Tobą, Panie Jezu. Tak, dobrze, ale lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, jest wygodnie, jest komfortowo. Jak pójdziesz za mną, wcale nie musi tak być. Może być absolutnie inaczej. Nie wiemy, czego ten człowiek, jakiego wyboru dokonał. Wiemy, że bogaty młodzieniec odszedł zasmucony, oddany, pobożny człowiek, ale też taki biznesmen, który nie był gotowy stracić. Ja nie wiem, czy on by to stracił, czy nie. Nie wiem, co Pan Jezus by uczynił w jego życiu, ale w każdym bądź razie wiem jedno, on nie zaryzykował. On nie poniósł kosztów, nie chciał ponieść kosztów. Wolał odwrócić się na pięcie, zasmucony, że to, co ma, ta jego uczynkowość, bycie dobrym, przestrzeganie przykazań, nie jest wystarczające, aby iść za Jezusem. Kiedy myślę o tym, jakie wyzwanie rzuca Pan Jezus,
to rozumie to. Są takie sytuacje w życiu, kiedy czasami tak po ludzku po prostu się boisz. Czy cena nie będzie za wysoka? Ale kiedy Bóg nas do czegoś wzywa, to On zna wszelkie drogi, On zna wszystkie możliwości, które będą być może miały miejsce i On jest gotowy w nich być, pomagać nam przez nie przechodzić. I kiedy chcemy znowu żyć bezpiecznie, tak bardzo stabilnie, nigdy nie doświadczymy tego chodzenia za Jezusem w tej formie, o której mówi nam Boże Słowo. Kiedy chcesz mieć wszystko w życiu pod kontrolą, to powiem Ci, z Panem Bogiem to jest ciężka sprawa, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Bo czasami Jego zakręty, Jego drogi, jak mówi Słowo Boże, są totalnie inne niż nasze. Jego plany są absolutnie inne niż nasze, które czasami sobie najlepiej na świecie możemy próbować wykierować. Za chwilę Pan Jezus roześle, kiedy mówi do tych ludzi, odpowiada na ich deklarację, na deklarację tego człowieka. Za chwilę roześle 72 uczniów i będziemy czytać. Potem wyznaczył Pan innych 72, rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście ze sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Idź bez niczego, czy jesteś gotowy poświęcić wszystko. Tutaj to widzimy. Ale jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Gdzie godzien bowiem jest robotnik zapłaty swojej, nie przenoście się z domu do domu, co znaczyło: nie szukajcie sobie lepszego miejsca, jak was goszczą, zostajecie. Widzicie, oni nie mają nic. A Bóg mówi: godzien będzie robotnik zapłaty swojej. Uzdrawiajcie w nich chorych, mówcie do nich: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie: nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy na was, lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Pan Jezus mówi jasno: robotników jest mało. Panie, pójdę za tobą. A to jest praca, którą trzeba wykonać. Żniwo wprawdzie jest wielkie, ale nie ma komu i zebrać to żniwo. I Pan Jezus wie, o czym mówi. Ta cała historia nie jest tylko trzema wierszami, historią trzech ludzi, ale dużo szerszą perspektywą, kiedy czytamy Ewangelię Jana. Jezus chce, aby ci uczniowie przygotowali grunt na drogę Pana Jezusa, na Jego powtórne, na Jego pójście na Golgotę, a my dzisiaj wiemy, że jesteśmy uczniami, którzy przygotowują drogę na Jego powtórne przyjście. Jednym ze znaków powtórnego, zanim przyjdzie Pan Jezus, to Słowo Boże mówi, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. Dlatego rolą Kościoła, rolą nas jako wierzących jest głosić Królestwo Boże. Niejako, możemy powiedzieć paralelnie, jesteśmy tymi, którzy przygotowują drogę. Może niektórzy dlatego nie chcą mówić tej Ewangelii, bo jeszcze nie chcą przyjścia Pana Jezusa, ale każdy, kto tęskni i rozumie, czym jest zbawienie w Chrystusie, wie i tęskni za tym. Te Jego wołanie: Maranata, przyjdź Panie Jezu, jest w Nim żywe, jest w Nim prawdziwe. Jedną z rzeczy jest głoszona Ewangelia na całym świecie. I wciąż, nic się nie zmieniło, 2000 lat, wciąż pola są gotowe do żniwa, wciąż potrzeba ludzi, tylko to jest koszt. Nie da się tego robić w wolnym czasie, bo go większość z nas zdecydowana nie ma. To są koszta. Czasami trzeba z czegoś zrezygnować. Czasami trzeba o czymś zapomnieć. Czasami trzeba zrezygnować ze swojego jakiegoś komfortu, jakiejś swojej wygody, a nawet z tego, co czasami może lubimy. Z rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Tak, pójście za Jezusem, tak, uczniostwo, tak, głoszenie Ewangelii jest obarczone kosztem do zapłacenia. Owce między wilki. Pan Jezus mówi: posyłam was jak owce między wilki. Sobie myślę: o, jaki klimat. No nie wiem, która owca się czuje bezpiecznie między wilkami. Ja nie chciałbym się znaleźć. No, ale o tym mówi Jezus. Mówi: świat jest jak wilki. Kiedy się znajdziesz na tym terenie, jesteś owcą, która jest pomiędzy wilkami. On nie będzie tobie przyjazny. Jezus o tym mówił. Mówiliśmy o tym nie jeden raz, kiedy czytaliśmy i mówiliśmy o Ewangelii Jana. Jezus mówi: świat będzie was nienawidził, bo tam są wilki. Pan Jezus mówi: będziecie pośród różnych ludzi, którzy się uśmiechają, ale wcale wam dobrze nie życzą. Będziecie pośród ludzi, którzy was przyjmą i pośród ludzi, którzy was nie przyjmą. Będziecie pośród ludzi, którzy będą trzaskać drzwiami, którzy będą się z was śmiać, którzy będą drwić i pośród ludzi, którzy będą chcieli słuchać. Jeśli ze mną tak czynili, jeśli mnie słuchali i was słuchać będą, jeśli mnie nie słuchali i was słuchać nie będą. Jedni
Każdy z tych ludzi będzie dokonywał wyboru. To nie nasza kwestia, kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Naszą kwestią jest głosić, a reszta jest wyborem, który ludzie dokonują. Przyjmują lub odrzucają. To nie jest łatwe, nie było łatwe, nie było łatwe w czasie prześladowań, nie jest łatwe w wielu miejscach dzisiaj na świecie, gdzie prześladowania wciąż trwają. Ale to właśnie pośród tych ludzi, pośród tych wilków, jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby być robotnikami, aby być pracownikami, którzy głoszą dobrą nowinę. Czasami będą to przyjęcia pozytywne, czasami będą negatywne. Jedni doświadczą Bożego pokoju i pokój Boży spocznie na ich życiu, inni go odrzucą i ten Boży pokój nigdy nie spocznie na ich życiu. Ale jest pytanie, czy ja jestem gotowy zaufać Bogu? Czy jestem gotowy na życie bez dachu nad głową, na życie bez nie rzeczy na moich zasadach, ale na Bożych zasadach? Czy jestem gotowy na życie być może dużo mniej komfortowe niż inni mają? Czy jestem gotowy na życie pełne wyzwań, gdzie Bóg każdego dnia w cudowny sposób będzie objawiał swoją łaskę na nowo? O tym często czytamy w Bożym Słowie, że On objawia swoją łaskę każdego dnia na nowo. Ja nie wiem, jaką decyzję ten człowiek podjął, ów entuzjasta, ale Jezus w uczciwy sposób pokazał mu blaski i cienie. Ja to cenię sobie w Panu Jezusie, że On pokazuje blaski i cienie bycia naśladowcą. Pokazuje, że no, to nie jest tak, że wystarczy entuzjazm, że to jest cena zawsze do zapłacenia. Czy gotowy jesteś odrzucić pokusę wygodnego życia? Czy gotowy jestem zapomnieć o tym świecie i uchwycić się prawdy, że moja ojczyzna jest w niebie? Że nie będę tylko się spalał i myślał o tym, co jest tu i teraz? To naprawdę zmienia perspektywę, kiedy człowiek zaczyna myśleć, okej, no to jest ważne. Pytanie, czy jest najważniejsze? Czy wymaga poświęcenia całego mojego życia? Czy wymaga poświęcenia moich finansów? Czy wymaga poświęcenia życia duchowego? To są rzeczy, które musimy obliczyć koszty. To czasami, na co się spalamy, czy to jest tego warte? Czy to naprawdę ma większe znaczenie? Moje i Twoje zawsze coś może dotyczyć wygodnego życia, które nie pozwala Tobie robić tego, co Bóg chce, abyś robił dla Niego. Wielu z nas jest związany, ma związane ręce w Kościele, dlatego że nie pozwala, aby Pan Bóg kierował ich życiem, tylko sami dokonujemy różnego rodzaju wyborów. I niestety to nie są te wybory, które pozwalają nam służyć, ale często te wybory, które zamykają nam drzwi do służenia jedni drugim. Tak jak powiedziałem, trzy osoby tutaj były wymienione w tym tekście. Kolejna osoba, do drugiego zaś rzekł Pan Jezus, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól nam najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. O, to jest ciekawa historia, pójdź za mną. Teraz Pan Jezus mówi, pierwszy człowiek mówił, to ja pójdę za tobą. Teraz Pan Jezus mówi, pójdź za mną. Uczniowie słyszeli to powołanie. Pamiętacie, kiedy czyta się Ewangelię, albo jak nie pamiętacie i czytacie Ewangelię, to Pan Jezus zawsze mówił, pójdź za mną. I oni tam pakowali te sie i poszli za Panem Jezusa, zostawiali wszystko to, co robili do tej pory. Sieci, ryby, łodzie, wszystko i szli. To naprawdę wyglądało chyba trochę szalenie dla tych wszystkich ludzi, którzy ich otaczali i patrzyli na nich. Ale oni odpowiadali na to wyzwanie i szli za Panem Jezusem w różnych miejscach ich życia, zostawiając wszystko. Ten człowiek wydaje się z pozoru, kiedy czytamy ten tekst, że ma ważny powód. Pochowanie swojego ojca. Jak się czyta ten tekst, to wydaje się, że facet umarł i właśnie no, trzeba to szybko załatwić. No, kto by nie załatwiał spraw pochówku swojego rodzica? No, to jest bardzo ważne, no, żeby w normalny, uczciwy sposób dobrze, godnie pochować swoją, przepraszam, bliską osobę. Mało tego, ja uważam, że gdyby tego nie zrobił, to uważałbym to za naprawdę złe zachowanie. Gdyby ktoś mi mówił, że on jest wierzący i w taki sposób potraktowałby swoją bliską osobę, to powiem wam szczerze, ja osobiście bym powiedział, że nie rozumiem tego. Ale tak naprawdę Pan Jezus wie, że jego odpowiedź to jest tylko to, o czym mówimy, zawsze coś. Jest tylko takim próbą odłożenia w czasie tego, co tak naprawdę Pan Jezus chce tu i teraz. Dlaczego tak myślę? Ojciec tego człowieka prawdopodobnie jest starszym człowiekiem, który wciąż żyje. Może żyć rok, dwa, dziesięć, piętnaście. Nie wiemy tego. Możemy tylko przypuszczać. Ale bibliści twierdzą, że ten człowiek żył. To nie było tak, że on jest w takim stanie, że tutaj nic innego już nie mogło się dziać, ale tekst grecki jakby to oddaje w ten sposób, że ten człowiek żyje.
to może trwać jeszcze. I nikomu nie będziemy, ani Pan Jezus nie życzyłby śmierci, żeby temat pozamiatać, żeby mieć kolejnego ucznia i żeby było fajnie. Nic z tych rzeczy. Wiecie, Pan Jezus bardzo jasno nauczał o szacunku do swoich rodziców. Bardzo jasno na ten temat nauczał. Jeśli nauczał w ten sposób, a oczekiwałby od tego człowieka inaczej, no to wszystko by się z sobą gryzło. Więc nie to było powodem, prawdziwym powodem tego, że ten człowiek nie chciał iść za Jezusem tu i teraz. On przekładał pogrzebanie ojca ponad pójście za Jezusem. Myślę, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju takim fałszywym poczuciem obowiązku, za którym wielu wciąż się chowa. Mamy swoje poczucia obowiązków. Niektóre bardzo ważne i niektóre są istotne w naszym życiu, ale niektóre są fałszywe. Niektóre sprawiają po prostu, że tak naprawdę szukamy samousprawiedliwienia dla swoich wyborów albo samousprawiedliwienia do tego, żeby nie dokonać wyboru, a ciągle czuć się dobrze, ciągle czuć się, że no to wszystko jest w porządku w moim życiu. Mamy takie fałszywe, człowiek ma i potrafi sobie to wkręcić, takie pewne fałszywe zobowiązania, że przecież ja mam tyle tutaj jeszcze rzeczy, zanim pójdę za Jezusem, przyjdzie na to wszystko czas. Panie Jezu, Ty wiesz, to, tamto, moi bliscy, rodzina, może jutro, może kiedyś, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jestem tak zmęczony, szalone tempo życia. Dzisiaj nie da rady. A Pan Jezus mówi, pola wciąż gotowe do żniwa, ale robotnicy wciąż przekładają swoje zaangażowanie na później. Myślę sobie, że to się nic nie zmieniło. Zawsze są jakieś później. Nasi bliscy, matka, dzieci, ojciec, praca, obowiązki. Jezus, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja jestem wrogiem przeduchawiania, jestem wrogiem zaniedbywania rodzin, bliskich w poczet duchowości. Jestem tego wrogiem. Ale też zdaję sobie sprawę, że jest druga skrajność, kiedy często te nasze obowiązki nie pozwalają nam robić tego, co naprawdę jest ważne, duchowe, ważne dla Kościoła, dla wzrostu Kościoła i wzrostu naszego życia. I obydwie skrajności są złe. Jeśli człowiek żyje dobrze z Bogiem, to będzie dobrze umiał też poukładać to, co jest ważne w rodzinie, w małżeństwie, w relacjach z bliskimi, bo to się jedno z drugim wiąże. Jak zawsze powtarzam, kocha człowiek Boga, będzie kochał bliźniego. Ma problemy z bliźnim, to i ma problemy z Bogiem. I nie widziałem ludzi blisko Boga, którzy mieli problemy z bliźnimi. Ale widziałem ludzi, którzy mają problemy z bliźnimi i jak się okazuje, często mają problemy z Panem Bogiem. To zawsze jakoś tak działa. Jezus nigdy nie oczekuje od nas, abyśmy nie szanowali swoich rodziców czy swoich bliskich. Nigdy od nas tego nie oczekuje. Szukanie Królestwa Bożego, o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, bo wszystko inne, mówi, ja wam dam. Tylko właściwe priorytety. To, co naprawdę ma znaczenie. I kiedy Pan Jezus mówi o szukaniu Królestwa Bożego, cały jego wcześniejszy wywód mówi o takiej trosce, o codzienność, o byt, o dzisiaj, o ubranie, o jedzenie, o to, co naprawdę jest częścią naszego ludzkiego życia tutaj na ziemi. Ale Jezus mówi, miej Królestwo Boże na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie Ci dane, ja w to wierzę. Dlatego Pan Jezus mówi, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Pan Jezus nie chciał mu czegoś udowodnić, żeby udowodnić, że nie ma racji, tylko konkretny cel. Idź i głoś Królestwo Boże. Umarli niech grzebią umarłych. Dzisiaj wiele ludzi by się oburzyło na Pana Jezusa, odwróciłoby się napięcie. Co? Jeszcze w naszym klimacie, w naszym tutaj polskiej kulturze, gdzie celebracja grobów i tych wszystkich rzeczy no, jest po prostu tak ogromna, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mam nic przeciwko temu, że ludzie odwiedzają groby swoich bliskich, ale myślę, że nie najlepsza pora to jest wtedy, kiedy to są przyczyny religijne. Mamy cały rok, ja zawsze powtarzam i to mnie trochę, że tak powiem, śmieszy, jak ludzie źle traktują swoich bliskich przez całe życie, ale na końcu wystawią taki pomnik i dbają, żeby wszyscy widzieli, że on był, że kwiaty są świeże, że był. Ale to jest obłuda. Jeśli nie myślę o tych ludziach w innych częściach roku, to jest po prostu obłuda i strach, co inni powiedzą. Ja nie uczestniczę w tych dniach, w tych momentach, w takich wydarzeniach, dlatego że uważam, że jest to niewłaściwe, że to nie jest właściwe moje miejsce. Czy to jest cena? Jasne, że jest cena. Moi bliscy tego nie rozumieją. Moja rodzina tego nie rozumie. Może nawet jest oburzona na mnie, ale ja sobie
ciągu roku czasami jadę, zrobię co do mnie należy, żeby pamiętać, żeby zadbać. W moim odczuciu jest to jak najbardziej w porządku. Pan Jezus mówi, niech umarli grzebią umarłych swoich. Możemy zajmować się rzeczami, które nas nie dotyczą. Które nas nie dotyczą. Wiecie, umarli grzebią umarłych, no jak trup ma grzebać trupa? Umarli duchowo. Słowo Boże mówi, że ci, którzy nie znają Chrystusa, którzy nie są w Bogu, są umarli duchowo. Więc umarli duchowo, niech się zajmują tymi rzeczami. A ty idź i głoś Królestwo Boże. Czasami zajmujemy się tymi rzeczami, które zajmują nasz czas, biorą naszą energię i sprawia, że naprawdę nie mamy czasu na to, co jest właściwe. Jezus mówi, idź i głoś Królestwo Boże. To jest o wiele ważniejsze. Jak wiele jest takich rzeczy, których mówimy Panu Jezusowi, Panie Jezu, poszedłbym, ale no widzisz jak jest. Ojciec jeszcze żyje, to, tamto, trzeba no tyle rzeczy, tu się leje, tam dziura, tu coś tam. Poszedłbym, ale robota taka, od, do, no jak tu. Ja myślę sobie, ja wierzę Ci, ja wierzę, że tak jest. Ale też wierzę w to, że kiedy ktoś się modli, aby Bóg to zmienił w jego życiu, to nawet Bóg zmieni jego pracę, Bóg zmieni okoliczności, w których się znajduje. I ja słyszę takie świadectwa. Jedna siostra powiedziała mi takie świadectwo i mówi, nie mogłam być w niedzielę w zborze, ale modliłam się o to, Bóg zmienił mi pracę. I może być z nami każdej niedzieli. Bóg zmienił pracę. Pozwolił, aby mogła zmienić, aby mogła robić coś innego. Dalej się utrzymywać, nie myśleć, że będzie tam, wiecie, tak sobie jakoś to będzie, nieodpowiedzialnie, ale Pan Bóg poprowadził tak. Bóg może zmieniać okoliczności, tylko czy my chcemy, żeby okoliczności się zmieniły. Umarli niech grzebią umarłych. Umarli duchowo niech załatwiają rzeczy, które trzeba załatwiać, ale my, czy głosimy Królestwo Boże? Ponieważ wiecie, ja myślę sobie, każdego roku ludzie idą na groby swoich bliskich. To są smutne chwile. Ja też mam pochowanych swoich bliskich. Mimo lat, które minęły, to człowiek jest z tym związany. Normalne, no jesteśmy ludźmi tutaj na ziemi. Mamy swoje wspomnienia. Dobre, niektóre niedobre. Za niektórymi ludźmi bardziej tęsknimy, za innymi mniej. Różnie to jest. Nie ma w tym nic złego, że tęsknimy. To jest taka nasza ludzka część naszego życia, jak najbardziej w porządku. Ale sobie myślę, ludzie idą i wracają i wcale nie są mądrzejsi. Idą na groby, wracają z nich i wcale nie mają lepszych przemyśleń. Wcale nie myślą o tym, że któregoś dnia oni się tam znajdą, że któregoś dnia staną przed Bogiem. Niektórzy może nawet łudzą się, że tam po drugiej stronie to jest jakieś życie, pewnie którym jeszcze będziemy mogli się jakoś wywinąć, wyłgać od piekła. Ale nie ma. Nie ma czyśćca. To jest niebiblijna nauka, nie ma wzmianki, nie ma słowa w Biblii, które wskazywałoby na to, że jest coś takiego jak czyściec. Nie ma żadnej możliwości, nie ma możliwości zmiany poglądów. Nie ma. Jak umrzesz, tak zostaniesz tam przyjęty. Nie będziesz mógł zmienić poglądów. A jednak to mieli rację. A Jezus, no to jednak Panie Jezu, ja bym chciał jednak w Ciebie uwierzyć. Tam już nie będziesz mógł uwierzyć. Tam już nie ma zbawczej wiary. Tam już nie ma tego rozumienia łaski, które my dzisiaj tutaj mamy. Tam już jest za późno. Nikt cię nie wykupi, choćby wydał cały majątek za twoją duszę. Czym, jaką, Słowo Boże zresztą mówi, co człowiek może dać, aby wykupić duszę? Nic. To jest kłamstwo. I ludzie wracają, a ja zadaję sobie pytanie, a gdzie jestem ja? Gdzie jesteśmy my? Czy głoszę Królestwo Boże, aby kolejne tłumy ludzi, kolejne pokolenia nie musiały znaleźć się na cmentarzu jako w miejscu bez nadziei, ale w miejscu przejścia z tego życia do życia wiecznego. To jest perspektywa. Jezus mówi, niech umarli grzebią umarłych. Nie zajmuj się tym. Idź i głoś Królestwo Boże. Ten człowiek nie rozumiał pilności zadania, do którego Jezus go powoływał. Robotnicy mają iść na pola i głosić, że Chrystus za nich umarł i zmartwychwstał. Salomon pisze, idźcie i ratujcie idących na śmierć. Fajnie jest mieć życie wieczne. Fajnie jest doświadczyć Bożej łaski. Ale wciąż ludzie giną każdego dnia. Współczujemy, kiedy słyszę statystyki wypadków ofiar śmiertelnych, za każdym razem takie współczucie gdzieś mam sobie, myślę, niepotrzebna śmierć, niepotrzebne tragedie, często głupota ludzka. A sobie myślę, ale facet, a ile tego się dzieje w duchowej rzeczywistości każdego dnia?
może nawet bardziej makabryczne, niż by nam się wydawało. Trzeci człowiek woła: pójdę za Tobą, Panie, pierwszy jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Powiem Wam, znowu czytam sobie to i sobie myślę, no co złego jest w pożegnaniu się z bliskimi? Czy Pan Jezus trochę nie przesadza? Czy te Jego tam oczekiwania wobec tych uczniów to taka nie przesada jest? Nie pożegnać się z bliskimi, no ile to może zająć czasu? No jeśli znacie kulturę żydowską, to może zająć trochę czasu. Oni potrafili się żegnać. Tygodniami potrafili się żegnać, zanim ktoś tam z domu poszedł. W Księdze Sędziów jest ciekawa historia, nie będziemy o niej dzisiaj czytać, ale no pożegnania mogły być. To nie tak jak dzisiaj dzieci wchodzą albo wychodzą, siema, hello, jestem, coś tam i tyle. Tylko się żegnali, no tak dość długo to mogło wyglądać. Czy to całe naśladowanie Jezusa nie jakiś fanatyzm? Jak słyszycie mnie, no to może jakiś pokręcony fanatyk, no. Mówi o jakimś fanatyzmie religijnym. Wszystko zostawić, pójść za jakimś Jezusem. Tak, po prostu. Kiedy Elizeusz został powołany do służby przez Eliasza, to miała miejsce bardzo podobna sytuacja. Czytamy o niej w pierwszej Księdze Królewskiej 19:19. Odszedł więc tamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca, moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Możemy czytać później tą historię w Starym Testamencie. Niezwykła historia powołania Elizeusza i niezwykły sposób, w który Pan Bóg go później będzie używał. Coś niesamowitego. Ale zobaczcie, co on robi. Też przecież mówi, no nie mogę iść pocałować matki, ojca. Ale Eliasz mówi: idź, tylko szybko. Bo po co ci to uczyniłem? Tu nie ma miejsca na ociąganie. On idzie i robi więcej. Z tego, co dawało mu chleb, czym zarabiał na życie, to wszystko zniszczył. Wziął parę wołów, potem uprzęż, na niej ugotował jedzenie, nakarmił. Poszedł, dla mnie niesamowity przykład. Ale wiecie, co on jeszcze zrobił? Odciął sobie przeszłość. Żeby nie odwracać się wstecz. Już nie miał uprzęży, którą mógł pole orać. Nie wiem, czy to zauważyliście. Zostawia. I idzie za Eliaszem. Niezwykła historia. Elizeusz dobrze by rozumiał słowa Pana Jezusa, kiedy ten mówi: nie oglądaj się wstecz. Nie patrz na to, co za tobą, ale idź do przodu. Nasz bohater, można powiedzieć, trochę chce zyskać na czasie, ale jest to nic innego jak odwlekanie w czasie. Pójdę tylko jeszcze zawsze coś. Czasami ktoś tak krzyczy: tak, Panie, chcę iść za tobą, pobudzony jakimiś, tak jak mówiłem, wydarzeniami, ale kiedy mija czas i tak czas mija, opadają emocje, zaczynasz widzieć, że to pójście za Jezusem nie jest takie proste, jest wymagające, zaczynasz się oglądać wstecz. Okazuje się, że wiele rzeczy, które robiłeś, już robić nie możesz, a one jednak były fajne, albo przynajmniej trochę ułatwiały życie. Teraz może nawet włącza się tęsknota za łatwiejszym życiem, a to było prostsze. Przecież ludzie mogą dalej żyją swoim życiem, potem idą do kościoła, są dalej religijni. Kiedy się ich pytasz, czy wierzą, to mówią, że wierzą. To czy żyją, to inna bajka, ale mówią, że wierzą. W naszym religijnym świecie wielu ludzi wierzy. A to, czy żyją, to inna bajka. Kiedy przykładasz się do pługa, kiedy przykładasz ręce do pługa, to nie po to, żeby oglądać się wstecz. Pługiem się nie da jechać wstecz, ale posuwasz się do przodu. Kiedy przychodzimy do Jezusa, to po to, aby iść do przodu, aby nasze życie mogło być przemienione. Czasami ta orka jest coraz trudniejsza. Wiecie, na początku to tak fajnie wszystko, ale z czasem i sił już nie jest tyle, mija jakiś czas. To jak z naszym biologicznym zegarem życia, tak? Ja ciągle mam w głowie, że co ja tam jeszcze nie potrafię. Potem jak zaczynam sprawdzać, co potrafię, okazuje się, że wiele rzeczy nie potrafię. Że już nie jestem taki żwawy, że już nie mam tyle siły. Nagle się okazuje, że mam sporo różnych ograniczeń, które wcale mi się nie podobają. Tak jest, no macie tak. No chyba, że jedziecie na jakichś prochach, no to może nie, ale ogólnie życie takie jest. Idziemy do przodu i czasami jest coraz trudniej, zamiast coraz łatwiej. I wtedy przychodzi ta pokusa oglądania się wstecz. A Jezus mówi: nie. Ktoś, kto przykłada rękę do pułka i przez ramię się ogląda wstecz, nie jest godzien, nie jest gotowy
nie jest godzien być w Królestwie Bożym. Mocne słowa. Ja sobie myślę, no ma trochę chęci, no może tam po drodze mu się zmienia. Jezus mówi, nie. To od razu pokazuje, jakie jest nastawienie, co jest w sercu człowieka. Czasami zastanawiamy się, to jest tęsknota za tym, co za tobą, za łatwymi czasami, za wygodniejszym życiem. A kiedyś to było tam, o i tamto. I tak zaczynamy sobie myśleć, jak to było cudownie. To i tamto, zaczynamy tęsknić za starym życiem, że jednak no, to chrześcijaństwo, no trochę się nauczyłem, no parę rzeczy doświadczyłem, ale jak tam było fajnie wtedy, to ja z tym, a z tamtym, co się nie działo, a wtedy to bym rozwiązał ten problem tak, a teraz no tak muszę bez gniewu, bez emocji, z miłością, tak oglądać się wstecz. Kątem oka zaczynamy spoglądać do tyłu. I nagle okazuje się, że tracisz punkt widzenia. Ja to jestem ekspertem w tym. Oj, u mnie coś prosto to jest. Muszę się mocno skupiać. Dwa razy tyle. Nie wiem, tak. Takie mam kąty widzenia, że dla mnie jest prosto, a potem tnę kiełbachę i po prostu. I zawsze to był taki mój problem, że mnie się wydaje, że jest coś prosto. I wiecie, już się nauczyłem, że wyznaczam sobie punkt. Jak wyznaczam punkt, to potem do punktu. Wiem, że nie wolno mi nigdzie indziej do punktu. Myślę sobie, życie z Bogiem to jest życie w kierunku, określonym punkcie, do którego mamy dążyć, którym jest Jezus Chrystus. To jest określony punkt, do którego mierzymy, który jest naszą miarą, który jest naszym kierunkiem, który jest naszą drogą, do którą mamy przemierzyć, gdzie mamy się znaleźć. To jest nasz punkt. On nie jest enigmatyczny, niewyraźny, on jest jasno opisany w Bożym Słowie. To jest ten punkt, który mówi o tym, że mam stawać się podobnym do Niego, że moje życie ma ulegać przemianie, a On mi daje wszystko, co jest potrzebne, aby to życie tej przemianie ulegało. Idzie mi różnie, czasami lepiej, czasami gorzej, ale ciągle do przodu. Ale kiedy zaczynam odwracać się od właściwego punktu, wyznaczonego przez Boga, zaczynam oglądać się wstecz, to nie wiem kiedy, schodzę z kursu. Trochę w bok, ja trochę robiąc różne rzeczy wykończeniowe, jednej rzeczy mnie nauczono. Ktoś powiedział, jeśli pomylisz się o milimetr na początku, to na końcu będziesz już miał centymetr. A centymetr to już jest błąd. I w różnych rzeczach ja zawsze pamiętałem o tym, że to jak zacznę, ma ogromne znaczenie jak skończę. Nie wszystko da się zakryć, nie wszystko da się zamaskować, nie wszystko się da. Albo zrobi się to w taki głupi i brzydki sposób, że cała robota jest na marne. Kiedy sobie myślę, że kiedy źle wymierzysz, kiedy nie popatrzysz na właściwy kurs, kiedy zaczynasz patrzeć w bok, kiedy zaczynasz patrzeć za siebie, to na końcu mamy już poważne problemy. A wielu ludzi wtedy mówi, a po co mi ten Bóg? Po co mi ten Bóg? Po co mi ten Jezus? Po co mi to poświęcenie? Po co mi to wszystko? Czy to jest wymyślone? Niestety widziałem już takich ludzi w swoim życiu. Niemało. Wiecie, od czego się zaczęło? Od takiego spoglądania wstecz z lekką tęsknotą, z lekką nostalgią. Kiedyś to było. I tak mijał czas, schodzisz z kursu i na końcu nie jesteś w miejscu, w którym miałeś się znaleźć. Idąc za Jezusem, człowiek musi to rozumieć, że to jest kierunek przez Boga nam wyznaczonym. Kiedy schodzimy z tego kursu dzieją się złe rzeczy, przychodzi zniechęcenie, wszystko idzie na marne. Kiedy Jezus mówi, że On chce się pożegnać i Jezus mówi te słowa, że nie możesz przykładać i to mówi też o takim emocjonalnym związaniu, które często mamy jako ludzie z różnymi rzeczami, z różnymi rodzinami, które mamy, takim emocjonalnym niepogodzeniu się z tym, że coś się zakończyło, zaczęło się nowe. Idąc za Jezusem, człowiek musi pożegnać się również emocjonalnie ze swoim starym życiem. Nie tęsknić za Nim. Oczywiście to nie chodzi, że nie mam mieć dobrych wspomnień, które miałem, ale kiedy zaczynam tęsknić za tym, jak kiedyś coś było, jak robiłem coś kiedyś, to jest bardzo niebezpieczne. Dom to miejsce, do którego normalnie człowiek chce wrócić. I wiemy o tym. I tak powinno być. W zdrowym domu, do zdrowego domu ludzie chcą po prostu wracać. Nawet mówimy dzieciom, że zawsze, jak cokolwiek się, to zawsze mogą wrócić do domu. Jednak kiedy to nasz dom, to jest nasze oglądanie się wstecz, to nie jest dobre. I Pan Jezus o tym mówi, kiedy mówi, nie oglądaj się wstecz. Nie chodziło o to, że dom miał zły i po co on tam w ogóle idzie. Ale chodziło o jego emocjonalne związanie, które nie pozwala mu iść, nie pozwoli mu iść dalej, prosto kierując ten pług, przykładając rękę do pługa.
Każdy od czasu do czasu przechodzi zniechęcenie. Ja też, wy też. I nie znam ludzi na świecie, nie znam takich ludzi. Wierzący czy niewierzący, nie ma większego znaczenia. Przechodzimy swoje zniechęcenia związane czasami z życiem, z trudnościami życia, czasami zawodowe, czasami osobiste, przeróżne. Przechodzimy doświadczenia, czasami mamy dość pługa, czasami kiedy widzimy, ile nas to kosztuje, a ktoś obok wcale go to nic nie kosztuje, to sobie myślimy, a po co mnie to wszystko, cała ta robota. Ale ja ci powiem dzisiaj, bracie, siostro, nie oglądaj się wstecz. Nie oglądaj się wstecz. Idź za Jezusem, spójrz na cel, spójrz na Jezusa, idź do przodu. Oraj, tak, to nikt nie powiedział, że tu będzie łatwo. Jezus nie powiedział, że tu nie będzie bólu. Jezus nie powiedział, że tu nie będzie cierpienia. Wiecie, Jezus powiedział, że w niebie nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, nie będziemy się zniechęcać, nie będzie tych wszystkich rzeczy, których doświadczamy tutaj. One po tej stronie wieczności po prostu mają miejsce. Ale cel, kierunek, droga, którą idziemy, to idziemy do miejsca, w którym tego nie będzie. Nie będzie bólu, łez, nie będzie śmierci, nie będzie chorób, nie będziemy musieli się żegnać, nie będziemy musieli nikogo chować, nie będziemy musieli się martwić, że ktoś wyląduje w szpitalu i teraz choroba śmiertelna czy nieśmiertelna. Nic z tych rzeczy już nie będzie. Ale dopiero tam, po drugiej stronie wieczności. Tu, niestety, póki co, te rzeczy będziemy przechodzić. Może dzisiaj siejesz we łzach, ale Słowo Boże mówi, będziesz zbierał w radości. Może dzisiaj to, co Bóg od ciebie oczekuje, jest ceną, którą musisz zapłacić i ona nie jest łatwa, ale Bóg mówi, że będziesz zbierać w radości. Czasami trzeba się urąbać, ale kiedy widzisz owoc swojej pracy, wtedy masz radość. Czasami robimy rzeczy, które wymagają niesamowicie ciężkiej pracy z naszej strony, ale jak wiele przynosi błogosławieństwa. Bóg będzie błogosławił zawsze twoje oddanie, będzie błogosławił twoją ciężką pracę. I powiem wam, będąc w służbie 20 lat, wiem, czym jest zniechęcenie. Wiem, kiedy czasami się już nie chce, kiedy czasami się zastanawiasz, a po co mnie to wszystko? I każdy, kto w służbie cokolwiek robił, robi i będzie robił, będzie przechodził takie momenty w swoim życiu. Tego się nie da uniknąć. Wiem, czym jest zniechęcenie. I to niestety nie zawsze dzieje się raz w życiu i wtedy masz to za sobą. Może czasami dzieje się częściej, niż byś tego się spodziewał, ale wiem jedno, nie wolno mi oglądać się wstecz. Bo nie będę godny tego, o czym mówi Jezus, Królestwa Bożego. Chcę patrzeć do przodu. Jeśli Jezus przeprowadził mnie przez X tych zniechęceń, to przeprowadzi mnie przez kolejne Y zniechęcenie. Jeśli nie wiedziałem czegoś wcześniej i nie wiem teraz, to Pan Jezus poprowadzi mnie tak, żebym zrozumiał, żebym się nauczył i poprowadzi dalej. Wierzę w to. Nie zniechęcaj się, bracie i siostro, bo Bóg cię zawsze przeprowadzi. Jeśli będziesz patrzeć przed siebie na kurs, który On wyznacza. Znam te pokusy, by zostawić pług i wrócić do bezpiecznego miejsca w różnej formie. Czasami może to być ekonomia, mogą być inne rzeczy w naszym życiu. Chcesz wrócić do tego. Kiedyś to miałem taką robotę, to mnie na wszystko było stać, a teraz możesz tak myśleć. A jednak będę cię zachęcał do tego, że Bóg zatroszczy się o wszelką twoją potrzebę, bo w to wierzę, bo tak mnie uczy w swoim miejscu. Znam to uczucie, które często wyrażają psalmiści, mówią, że fale się podnoszą, a wiecie, fale budzą przerażenie. Ja tego widziałem parę razy, to takie fale, no. Jak popatrzycie na fale, które zalewają całe wyspy, mają ileś tam metrów, i zmiatają wszystko swoje, no to budzą przerażenie. Czasami tak. Czasami takie fale wiadomości, informacje, które dostajemy, diagnozy, które przychodzą, są jak takie fale. Ale wierzę w to, że Bóg przez nas, że Bóg będzie przeprowadzał nas przez te wody, które no, nas nie zaleją. One nas umoczą, będziemy mokrzy. Ale Bóg nas ocali. Bóg nas przeprowadzi. Pan Jezus nas dzisiaj wzywa. Może kogoś dzisiaj na tym miejscu wzywa, pójdź za mną, nie oglądaj się wstecz, pójdź za mną, zapłać cenę. No może nie będzie wygody, może parę rzeczy w życiu ci tak trochę będzie niewygodnie pozmieniać, ale pozmieniaj. Może nie kryj się za tym, że czekasz, aż pochowasz ojca, a może nie żegnaj się z wszystkimi ciągle tak przez rok, dwa, pięć, dziesięć i za każdym razem, kiedy Bóg wzywa cię do czegoś, to ty mówisz, a Panie, tylko jeszcze tam załatwię jedną rzecz. Zawsze będzie jedna rzecz. Nie wierzcie w to, że emerytura i ten czas sprawi, że nie będzie zawsze coś. Zawsze będzie coś. Zaczną się inne rzeczy, które dzisiaj nie mają miejsca. Zawsze coś będzie,
będzie miało miejsce w naszym życiu i będzie nas odciągać od prawdziwego naśladowania Jezusa. Za chwilę poczytamy, już dzisiaj nie, ale następnym razem, że ci wszyscy ludzie poszli bez torby, sandałów, bagaży, z danina Boga, doświadczyli niesamowitego działania Bożego. Oni musieli uwierzyć Bogu. Oni musieli uwierzyć Jezusowi, słuchajcie. Oni nie mieli misji, wsparcia, wszystkich tych rzeczy. Oni po prostu musieli pójść, tak jak Jezus im kazał, i uwierzyć w to, że nie będą głodni, uwierzyć w to, że Pan Jezus zatroszczy się o wszelkie ich potrzeby. I kiedy idą, ludzie są uzdrawiani, demony są wyrzucane, Ewangelia o Królestwie Bożym jest głoszona, Pan Jezus idzie za nimi, wchodzi te wszystkie miejsca, o tym będziemy mówić za tydzień. Ale Ewangelia o Królestwie Bożym jest rozgłaszana. Wiecie dlaczego? Oni pewnie też mieli zawsze coś. Ale nie poszli za tym. Zrobili to, czego oczekiwał od nich Jezus. Poszli i rozgłaszali i ogłaszali Królestwo Boże. Życzę tego sobie wam. Życzę tego sobie, abym potrafił tak patrzeć. Za każdym razem, kiedy Bóg oczekuje ode mnie coś, co może nawet wydaje się trochę szalone, gotowy zostawić wszystko i iść. Nie chcę szukać wykrętów, nie chcę myśleć, Panie, a czemu inni mają, a ja nie mogę, a czemu tak, a czemu inaczej, bo to nic nie wnosi w życie. Nie chcę oglądać się wstecz, że kiedyś było coś tam. Nie, kiedyś było kiedyś. Na szczęście od mojego kiedyś, nie wiem jak was, ale mnie Bóg uwolnił. Nie mam co tam szukać. Może kilka dobrych wspomnień i to jest wszystko. Chcę iść za Jezusem. I chcę was zachęcić do tego, abyście nie ustawali, szli za Jezusem. Bo prawda jest wciąż taka sama. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. A robotnikiem jest każdy z nas. Każdy, kto poznał Chrystusa.